bardzo serdecznie w nowym vlogu. Już się stęskniliście za vlogami, więc powracamy. Tak, ze zdwojoną siłą, mam nadzieję. Mam nadzieję, że teraz vlogi będą częstsze. Tak, mieliśmy trochę przerwy, bo więcej filmów pojawiało się na drugim kanale, a wiecie, czasu niestety więcej się nie pojawiło. Więc musieliśmy jakoś to wyrównać i teraz jesteśmy z powrotem. Będziemy tak robić jeść, bo jesteśmy okropnie głodni. Tak, bo pracowaliśmy na ogrodzie, Mikołaj śpi. Widziałam w podglądzie, że jeszcze mamy może jakąś godzinkę, jak dobrze pójdzie, żeby sobie lulinkował. I robimy golonkę. Uuu, golonka. Golonka. Ja sobie zrobię bez skóry. Martusia oczywiście ze skórą, bo Marta woli ze skórą. Zbrodnia na golonce normalnie. Zbrodnia. Wczoraj byliśmy w sklepie, kupiliśmy sobie po golonce. Bo były w promocji. Wyglądają bardzo ładnie. Przynajmniej a, przez szybę. A, że od poniedziałku przechodzimy na dietę. Znowu? To czasy poużywać. Musimy zeżreć całą lodówkę. Jak Joey, gdy się mu lodówka zepsuła. Zrobimy sobie goloneczkę, zrobimy sobie ją z grzybkami, bo my taką właśnie lubimy. Grzybki plus jeszcze kapusta kiszona. Tak, ja muszę zamknąć. To akurat nie jest kapusta kiszona, to jest seler. Ale teraz będzie kapusta kiszona. Proszę. Tak, zrobimy sobie z kapustą kiszoną, bo taka jest dla nas najpyszniejsza. Kiedyś może damy przepis, jak my robimy golonkę, dodajemy do tego jeszcze piwo. Także ona jest taka soczysta, fajna i przypieczona jednocześnie, jest przepyszna, jeśli ktoś no, lubi. No, opowiadasz o golonce i cały czas jest na mnie. Jeśli no. ktoś lubi golonkę, to ten przepis nasz jest miodzio. Miodzio, najlepszy, Krzysiek jest mistrzem golonki. Tak, zawsze wychodzi pyszna, także już się nie mogę doczekać. A Martusia chciała wam coś ważnego powiedzieć. Znaczy podzielimy się tą wiadomością z Krzysiem. Krzyś wam część powie, bo ja się poryczę, więc nawet nie będę próbowała. Jakiś czas temu organizowaliśmy rozdanie z dzieniami elektronicznymi, które suma summarum u nas cały czas... O właśnie, obudził się nasz gniotuncie mały, ale może jeszcze zdążymy. Organizowaliśmy rozdanie, trafiły takie kamery nianie do 3 osób, do 2 mam i do 1 babci. Szukaj. O, teraz oflagowałam. Specjalnie sobie zapisałam. Dam to Krzysiowi, żeby sobie przeczytał, bo ja za każdym razem jak próbowałam to czytać na głos, to po prostu się popłakałam. Hej, z kamerką dochodzę do porozumienia. Wczoraj objaśniłam teściowej, jak ją włączyć i tak dalej. Jest przeszczęśliwa, że może oglądać babcię Rozalię na telefonie, będąc na przykład w ogrodzie. Bardzo kazała wam podziękować. Zacznie was oglądać na YouTubie. Kiedy poszłam do babci Rozalii powiedzieć o całej akcji, najpierw mi nie mogła uwierzyć, że wygrała coś w internecie. Babcia ma 94 lata i ciężko jej zrozumieć nasze czasy, ale opowiedziałam jej o was, o tym, co nagrywacie, jak jesteście mili, szczerzy i weseli i że zawsze poprawiacie mi humor. Babcia kazała mi sięgnąć do szafki, wyciągnąć buteleczkę z jakimś płynem. Mówi do mnie tak: kochana, to skoro oni mi tak pomogli, to daj im wino, które zrobiłam 2 lata temu. Chociaż tyle by się odwdzięczyć i podziękować. Ty na pewno, kochana, dasz radę im jakoś to przekazać, a drugą butelkę weź dla siebie. Babcia Rozalia, mówiąc mi, jak bardzo wam dziękuję, się wzruszyła. Od roku wymaga opieki, więcej leży, ale nadal jest duszą towarzystwa. Bardzo lubiła robić wina i nalewki i zawsze na imprezach rodzinnych częstowała każdego swoim wyborem. Wyrobem, przepraszam. Proszę was o namiar na najbliższy wasz paczkomat, żebym mogła wysłać winko. Nie róbcie babci przykrości, dała mi misję i co wieczór pyta się, czy dałam wam wino. Na pewno się ucieszy, jak powiem, że otrzymaliście wino, a jakbyście przesłali zdjęcie to sama, to zobaczy, że moja misja została wykonana na 6 z plusem. Pozdrawiam was i czekam na kolejne filmy. Teraz chcielibyśmy bardzo podziękować babci. Babci Rozalii, bardzo dziękujemy. Tak, jest nam niesamowicie miło i niech babcia wie, że nam zrobiła zdecydowanie większą przyjemność niż chyba my, nawet jej. Tak. Naprawdę, bardzo, bardzo dziękujemy i pokazujemy to wino. Jeszcze nie piliśmy. Czekamy na fantastyczną okazję. Chociaż tak? Korci strasznie. Tak, jest piękny. Tak. I nie otwieraliśmy nawet, żeby, wiecie, wszystko tam dojrzało swoich i dostaliśmy jeszcze kolejny prezent. Jakie są jajka, zobaczcie. I każde jest opakowane, żeby się nie rozbiły. I rozbiło się tylko jedno, a tak całość mamy, wszystko gra. Także szałpał, że doszły jajka. No nie, że się nie rozbiły. Dokładnie, bardzo wam dziękujemy i powiem wam, że dzięki tobie babciu i dzięki Lidce odzyskujemy taką wiarę,
ludzi też. Mm-hmm. Taką, nie chodzi o jakąś tam wdzięczność czy coś, tylko o taką serdeczność. To było tak... Mega miłe, po prostu mega miłe, naprawdę. Dokładnie, to było tak niesamowicie miłe, że ja poszłam do paczkomatu, nie wiedziałam w pierwszej chwili, co to może być. Co to za taka paczka, no? Dość ciężka paczka i coś mi w niej burka. Totalnie zapomniałam. I jak ją otworzyliśmy w domu, ja się popłakałam oczywiście, dlatego nawet nie czytałam tej wiadomości, bo poprzednio próbowałam i skończyło się to, że wylądowałam w łazience zapłakana totalnie. Jeszcze raz niesamowicie dziękujemy, życzymy bardzo dużo zdrówka, 200 lat babci Rozalii tak. liczymy, życzymy, no, żeby takich ludzi było więcej. Tego dziękujemy sobie bardzo. Życzymy po prostu. Dziękujemy i całujemy, bardzo mocno ściskamy całą rodzinkę, babcię, Litkę i teściową też, teściową, która... Też to była zaangażowana, tak. Dokładnie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i jeszcze raz niesamowicie dziękujemy. Ale to wino jest jakoś zapieczętowane? Bo ja wydaje mi się, że dzisiaj jest sobota i to jest świetna okazja. A może byśmy skosztowali wina babci? Ja bym skosztował tak kawałeczek. Dobrze. Babci Rozali. To weź dwa kieliszki i tak delikatnie sobie nalejemy i zobaczymy, jak wezmę to smakuje. Wezmę takie odświętne kieliszki. Czyli robimy dzisiaj po prostu niesamowitą okazję z tego względu, że to dzisiaj idzie odcinek w momencie, kiedy możemy podziękować babci Rozali. Babci. Dobrze, więc otwieramy. O, jaki piękny kolor ma. Też kiedyś robiliśmy wino i wyszło nam tylko raz. Rozdaliśmy wszystkim, a potem zrobiliśmy drugi raz, bo jesteśmy mistrzami robienia wina. I nie wyszło. I mamy jedną butelkę naszego wina, które kiedyś nam wyszło. I tam jest chyba 2012? Tak. Jakoś tak. No. Słuchajcie, czekamy na specjalną okazję. Miało to być narodzenie syna, także wino od babci Rozali będzie na narodzenie syna, bo naszego to już się boimy kosztować. Bo zapamiętaliśmy je jako najcudowniejsze, wspaniałe, przepyszne wino i boimy się rozczarować po prostu. Z babcią będzie na pewno idealne. To zdrówko babci. Zdrówko babci. Pyszne. Bardzo dobre, no. Czuć, że takie swojskie, fajne. Ale przepyszne. Bardzo dobre, no. I żadne nie było tak pyszne. Tak, nie trąci niczym, no nie? Jest takie mega babciu. Dobre. Babciu. Poprosimy o drugą butelkę. Babcia, to umie zrobić winiaka. No. Daje czadu. Dużo procentów. Chciała oszczędnie z tym winem, mało go. No oszczędnie, bo jest bardzo mocne. Lidia, oddaj swoją butelkę. Okej, okay. Bierzemy się za golonkę. Startujemy. Ja będę kroił, przygotowywał. Martusia będzie wam opowiadać różne historie. Proszę. Była sobie pewna historia. Dawno temu. Ja się sprawdzę sobie Mikiego. Nie śpi. Trzymam kciuki, no, nie śpi. Tak, trzymaj. Wszyscy trzymają kciuki teraz za to, że Miki śpi. Pym, 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 pym. Nie śpi. Idę do niego. To jakże się te kciuki trzymali? Ja jestem mistrzem śpiewania kołysanek. Wymyślałam tyle zwrotek, że po prostu w życiu nie byłam taka kreatywna. Widać Krzysia. Trochę mi jest wstyd, bo Mikołaj może mieć dziurę tu z tyłu. Tu ma dziurę. Słuchajcie, wiecie, że kaftanik jest nowy, tylko go po prostu... Chodź do mnie, chodź synu. Tylko go po prostu, jak urwałam metkę, tak wyrwałam dziurę w kaftaniku, nie? Po prostu mistrz butelkę świata... Butelkę przyniosłaś? Jest po dezynfekcji. Dobrze. No więc od razu, skoro Mikołaj się obudził, to zrobimy mu butlę, tak. Bo Mikołaj pewnie będzie głodny. Głodny. Pomachaj babci Rozali, bo może ogląda jeszcze film. No bo nie wiem, może tylko ten, do wina. Pomachaj, bo babcia ogląda film. Pomachaj, pomachaj. No z kolejną babcię. Więc zrobimy mleczko, żeby Miki był szczęśliwym człowieczkiem, pojedzonym. Patrz, najlepsza jest ręka. Tata, bo ja zjadam swoją rękę. Tata, szybko. Nie stresuj mnie. Tata robi najszybciej na świecie mleczko. No, więc damy Mikołajowi jeść i zaraz wracamy. Czyli zaczął robić golonkę.
Będzie szamka. Są dwie wersje golonki. Jest wersja tak. Martusi, która jest po prostu tylko nacięta. Tak. Jest wersja Krzysia, która nie ma w ogóle skóry, bo ja nie lubię skóry. A ja lubię bardzo tą skórę. Ona ma dużo kolagenu, nastawy, na wszystko jest pyszna. Ja chętnie przygarnęłabym sobie wino, ale wiecie jak to jest przy dziecku, tylko jeden może. Nie? Jak coś, a najlepiej żeby dwóch nie było. Ale... A Krzysiu w domu większego łyka? Wcale nie. Co myślisz, Mikołaj? Ty mój. Daj rączkę? Daj mi rączkę. No uśmiechnij się do wszystkich. Pokaż, jaki ty jesteś cudnik. Cudniś. Mamusiń cudniś. Tak mi rośnie szybko. Tak mi ten syn szybko rośnie. Ja nie wiem. Jak to się dzieje, Mikołaj? Tak szybko rośniesz? Ja zrobię z tymi jajkami i idę sprzątać łazienkę, żeby umyć wszystko. No nie, póki Mikołaj daje, mam je umyć. Wszystko. Tak. Tak. Ja już mówię w taki sposób. Do was też tak będę mówić. A? Zdradzasz swój przepis, czy wolisz to zostawić na kulinarnej niespodzianki? Ja myślę, że jak dużo osób napisze, że chcieliby taki przepis, to go zrobimy. Dobrze. I tutaj zrobimy takie kulinarne niespodzianki z takimi fajnymi przejściami po golonce. Mikołaj mi pomaga, Mikołaj mi podpowiada, tak? Co następne? A dobrze, teraz to. Dobre. Wiesz, jaki mądry. Taki no. Mądry chłopak. A mamy je specjalnie samą wodą tylko i wyłącznie, żeby mogła być dostępna cały czas. Zresztą ja lubię samą wodą myć, nie każdy lubi. No nie każdy lubi, ja na przykład nie lubię samą wodą, ale Marta uwielbia. Bo to są specjalne sierki z taką mikrofibrą, żeby można było sobie umyć i wszystko gra. I puszcza cały kamień, a to jest tak dowalone tutaj z kamienia, że nie potrzeba jeszcze mu dodatkowo detergentu. A to co miałam umyć detergentem, to już umyłam wcześniej. Zmienić Mikołaja. No i już włożyłem nasze goloneczki do piekarnika, już się tam grzeją. Jeszcze im potrzeba tak pewnie z półtorej godziny, co najmniej. Bo dopiero co się nagrzał piekarnik, ale tak to wygląda. Mamy tutaj dwa osobne pojemniki z tego względu, że my lubimy oboje kapustę i tej kapusta by się nie zmieściła z dwoma golonkami w jednym pojemniku, więc musiałem zrobić w dwóch. I dałem tam te grzybki, zalałem to wszystko piwem i czekamy. Dalenios oczywiście nie może leżeć w kojcu, tylko ona wybrała sobie inną drogę, czyli nasz kosz z kocami. Podpalamy z powrotem muzyczkę, żeby nam tutaj grało, żeby Miki był szczęśliwy i do zobaczenia. I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be opening up.